Jesteśmy w ferworze mundialowych emocji, ale w ubiegłą sobotę swoje rozgrywki zakończyła bez w Leśnicy czwarta Liga Opolskiej. Właśnie temu wydarzeniu chciałbym poświęcić ten materiał. Tutaj już z góry muszę przeprosić, że on jest nagrywany tak późno, natomiast też gdzieś inne materiały, mundialowe materiały sprawiły, że zabrakło czasu na podsumowanie 34. kolejki bez w Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej, ale startujemy. Marcin Gat, kłaniam się nisko, rozpocznę od wyników. Piast Strzelce Opolskie Polonia Nysa 3-3, Star Namysłów Sparta Paczków 4-0, Skalnik Racze Unia Kolonowskie 3-1, MKS Gogolin KS Krapkowice 4-0, Sfornica Czarnowąsy Porawy Większyce 1-5, LZS Starowice KS Krasiejów 6-0, LZS Gronowice Agropron Głuszyna 1-3, OKS Olesno Mała Panów Ozimek 2-2 i zespół Skędzierzyna Koźla otrzymała walkover z racji tego, że miał się mierzyć z zespołem LZS-u Kub. Rozpocznę od spotkania, które nie odbyło się w pierwotnym terminie, ale na którym pojawiłem się osobiście, czyli Piast Strzelce Opolskie Polonia Nysa. Mając na uwadze to, że to spotkanie nie było rozgrywane w sobotę, a w środę, to też kilku zawodników podstawowych w zespole Piasta nie uczestniczyło w tym spotkaniu, natomiast po stronie Polonii ta sytuacja była odwrotna. Nie zmienia to jednak faktu, że w pierwszej połowie dużo więcej akcji ofensywnych miał zespół Piasta. Tak naprawdę to Szczelczanie przeważali w tym pojedynku. Już w 10 minucie Gordzielik zdobył bramkę otwierającą wynik. W 38 minucie Patryk Stasiak gdzieś niefortunnie interweniował po strzale Gwazy i ta zmyliła chręże, wpadając do siatki. Polonia natomiast podniosła się w końcówce pierwszej połowy. W 44 minucie Dawid Byrski zdobył gola kontaktowego i to tak naprawdę dało oddech, dało nowe życie Polonii Nysa. Jeszcze przed przerwą poloniści mieli szansę, aby zdobyć bramkę wyrównującą. Ta przed przerwą nie padła, natomiast drugie 45 minut, szczególnie te pierwsze minuty drugiej połowy, były pod dyktando Polonii Nysa i już w 53 minucie Tomasz Kowalczyk zdobył bramkę wyrównującą. Jeszcze wcześniej, zaraz na samym początku drugiej połowy, poloniści oddali strzał i właśnie konsekwencją tego strzału była poprzeczka. Natomiast gdzieś w okolicach 55, 60 minuty ta gra minimalnie zaczęła się wyrównywać. Też Piast przeprowadził fantastyczną akcję. Denis Gordzielik właśnie w 60 minucie zdobył bramkę na 3-2, swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. To jednak nie podłamało Polonii, ponieważ 5 minut później Rafał Bobiński wykorzystał rzut karny, który był jak najbardziej zasłużony dla Polonii. Później te ostatnie jeszcze 20-25 minut były w miarę wyrównane. Oba zespoły miały po kilka fajnych sytuacji, tak więc z przebiegu tego widowiska wydaje się, że remis był jak najbardziej zasłużony. I drugie starcie, które omówię, to prawdziwy pogrom w derbach powiatu krapkowickiego, MKS Gogolin KS Krapkowice. Ten mecz fantastycznie ułożył się pod gospodarzy. Już w trzeciej minucie Szichta zdobył bramkę na 1-0. Przed meczem wiemy, jaka była sytuacja. MKS-owi brakowało, dokładnie MKS potrzebował 3 punktów do tego, aby się utrzymać, natomiast KS Karpkowice w dalszym ciągu miały realne szanse na osiągnięcie drugiego miejsca na koniec sezonu i właśnie po tej bramce KS Karpkowice nie załamało się, miało dwie naprawdę ciekawe sytuacje, natomiast
gdzieś nie zostały one wykorzystane, a ta końcówka pierwszej połowy ewidentnie należała do zespołu z Gogolina. Nie mam tutaj na myśli jakiejś zabójczej przewagi, natomiast tutaj w 45 minucie Mizielski zdobył bramkę na 2 do 0 i to na pewno uskrzydliło podopiecznych Wojciecha Mielnika. Druga połowa. Tutaj już te wydarzenia boiskowe były w miarę wyrównane, jednak KS Krapkowice nie potrafiło znaleźć recepty na pokonanie bramkarza MKS-u, a zespół z Gogolina gdzieś napędzony tymi dwoma bramkami przed przerwą zdobywał kolejne trafienia. 58 minuta, ponownie Szichta i doliczony czas gry Śnieżek strzał w okienko. Bramka Stadiony Świata, tak więc to była taka puenta, to co prezentował sobą w rundzie wiosennej MKS Gogolin i naprawdę wielka pochwała dla tego zespołu, ponieważ pamiętamy, że oni po rundzie jesiennej mieli na swoim koncie tylko 9 punktów, tak więc no, niewielu wierzyło, że w to, że MKS będzie w stanie się utrzymać, a tutaj Wojciech Mielnik wykonał fantastyczną pracę, oczywiście z zespołem, no ale to rozwiązanie, to zakończenie sezonu było jak najbardziej zakończone happy endem. Tabelarycznie układa się to następująco, już od dawna wiemy, że mistrzostwo zdobywa Agropleon Głuszyna, na drugim miejscu znajduje się LZS Starowice Dolne, następnie na trzeciej pozycji Mała Pana Wozimek, czwarta lokata to KS Krapkowice i pozycja numer 5 to Polonia Nysa. Z ligą żegna się wcześniej już wycofany z rozgrywek LZS Kub, następnie LZS Gronowice, Sparta Paczków, Unia Kolonowskie, jeszcze pominąłem tutaj KS Krasiejów, tak więc w tej ostatniej kolejce utrzymanie zapewniły sobie właśnie MKS Gogolin i OKS Olesno, które dość niespodziewanie zremisowało z Małą Pambią Ozimek. Tak więc kończymy ten sezon bez Leśnicy czwartej Ligi Opolskiej. Obiecuję, że w nadchodzącym tygodniu pojawi się jeszcze kilka tekstów podsumowujących ten sezon. Na pewno będzie o zespołach z czołówki, o zespołach, które spadły. Jeden duży tekst poświęcę na pewno jeszcze Agroplonowi Głuszyna, który od następnego sezonu będzie rywalizował na szczeblu trzeciej ligi. Tak więc mundial mundialem, ale ta nasza opolska ekstra klasa również jest istotna. Wy na koniec nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić strony na Facebooku, linki w opisie i tutaj dawajcie łapki w górę, bo to jest potrzebne do rozwijania tego kanału. Chcemy, aby ten kanał był jeszcze potężniejszy, aby ta liczba osób śledzących ten kanał była dużo, dużo większa. Już w następnych dniach zapraszamy na magazyny mundialowe. Jutro w niedzielę, ostatni w tym sezonie magazyn Cała Prawda o futbolu. Tam również powiemy o Bezleśnicy czwartej lidze opolskiej. We wtorek magazyn mundial przed spotkaniem z reprezentacją Senegalu. Tak więc cieszmy się futbolem, bo wiemy, że mamy w tej chwili to nasze piłkarskie święto. Nie przedłużając, kończę. Widzimy się w następnych dniach. Marcin Gad, do zobaczenia, do usłyszenia.